Gimnazjum nr 2 w Łukowie realizuje międzynarodowy projekt Erasmus+, Młodzież, Wielojęzyczność i Rynek Pracy w Europie. W ramach projektowych działań uczniowie łukowskiej dwójki gościli ostatnio w Rumunii. To był nasz już trzeci wyjazd, spotkanie w grupie międzynarodowej wszystkich krajów partnerskich. Spotkaliśmy się tym razem w Perisoru, w Rumunii. Już raz tam byliśmy w poprzednim projekcie, więc znaliśmy, przynajmniej część z nas znała wiele tamtych kątów rodziny. Widzieliśmy, jakiego ciepłego powitania możemy oczekiwać i od nauczycieli, i od wszystkich osób, które spotykaliśmy każdego dnia. Udało się dzięki właśnie tej uprzejmości, grzeczności tych nauczycieli i rodzin goszczących wziąć z sobą aż 12 uczniów. Bardzo udany wyjazd. W poniedziałek przywitał nas pan burmistrz razem z nauczycielami z gimnazjum nr 1 w Perisoru. Zaprezentowaliśmy taniec, śpiewaliśmy, wszyscy bardzo dobrze się bawili. Potem swoją lekcję przeprowadził team bułgarski. Mieli lekcję na temat farmacji. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy na ten temat. Bardzo nam się podobała. Zostaliśmy podzieleni na 5 grup. Każda grupa zajmowała się czymś innym. Potem mieliśmy lekcję Greków, która też była bardzo ciekawa. Dzień zakończyliśmy powitalną kolacją, były tańce, dyskoteka taka i wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy. Kolejny dzień to był wtorek, wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Wina i Winiarni. Zwiedzaliśmy halę produkcyjną wina. Było tam bardzo dużo różnych sprzętów. Dowiedzieliśmy się, jak wytwarza się wino. Potem wybraliśmy się na plażę w Konstancy. Była ona bardzo piękna, wszędzie, bo leżały muszelki. Woda była bardzo przejrzysta, a więc bardzo piękne miejsce. Tematem przewodnim była nauka i wszystko, co z nauką się łączy. Nowe technologie w różnych dyscyplinach. Interesowały nas również nauki medyczne. My przedstawialiśmy nauki biologiczne i pod tym kątem perspektywy powstania nowych zawodów w kolejnych 10-20 latach. W środę zaczęliśmy lekcjami. Lekcje były Litwy, Hiszpanii i naszej polskiej. Nasza Polska najbardziej się różniła od wszystkich, ponieważ była na powietrzu. Nasza lekcja dotyczyła biologii, bo pokazywaliśmy, jak można zbadać teren i czy potrzeba cały teren zbadać, żeby obliczyć ile gatunków jest na tym terenie. Następny dzień, czyli czwartek, zaczęliśmy bardzo wcześnie, bo wstaliśmy około 5, żeby pojechać właśnie na wycieczkę do domu Drakuli, do Bran Castle i do następnego zamku. Bardzo ciekawie było właśnie w domu Drakuli. Dowiedzieliśmy się o jego historii, o legendzie, która była związana z tym zamkiem. I w tym drugim zamku, który był właśnie na takiej wysokiej górze, mogliśmy oglądać całe miasto, które było u podnóża tej góry i było bardzo pięknie. Każdemu się podobała ta wycieczka. To była naprawdę bardzo udana wycieczka i chyba każdy chciałby jeszcze raz tam pojechać. Bardzo się cieszę, że nasza młodzież odbierana była przez nauczycieli, jak nauczycieli rumuńskich, jak również przez nauczycieli innych krajów, zawsze bardzo pozytywnie, z wielkim takim westchnieniem, takim efektem wow, że bardzo dobry poziom językowy, że kultura na najwyższym poziomie, potrafią się zachować, zawsze się odnajdują i tak wiele potrafią i chcą. Także bardzo dziękuję, że rodzicom, że mamy tak wspaniałą młodzież. W piątek 13, właśnie w ten taki, tak jakby dzień pechowy, który tak jakby dla nas też był takim dniem, zaczęliśmy lekcją Rumunii, właśnie naszych bardzo dobrych, nowo poznanych kolegów. Ta lekcja była bardzo ciekawa, nam się bardzo podobała, chętnie braliśmy w niej udział. Następnie, jak się właśnie ta lekcja zakończyła, pojechaliśmy na farmę warzywną,
którą też bardzo z ciekawym i zainteresowaniem zwiedzaliśmy. Wypiliśmy też taki ich specjalny sok, taki z czarnego bzu. Następnie odbyły się zajęcia z Europassu i mieliśmy później czas wolny. Chętnie poszliśmy się przebrać, bo odbywała się wtedy kolacja pożegnalna, która była bardzo udana, była bardzo przepyszna. Były tańce, tańczyliśmy specjalny, tradycyjny taniec litewski. My zaprezentowaliśmy Belgijkę, która bardzo też każdemu się podobała. Dyskoteka była bardzo długa, bardzo się na niej dobrze bawiliśmy. Chwilowo odpoczywamy, ładujemy akumulatory. Większość naszych zadań projektowych na rok ten się zakończyła lub też skończy się wkrótce w miesiącu czerwcu. No ale od września bardzo zaczynamy, że tak powiem, dynamicznie, dlatego że już w październiku musimy pojechać z nowym materiałem, z jakimiś produktami na spotkanie na Litwie. Po powrocie z Rumunii uczniowie dwójki spotkali się z burmistrzem miasta. To już stało się tradycją, że uczniowie po wyjazdach odwiedzają mnie, zresztą ja ich z przyjemnością goszczę u siebie. Podzielili się już ze mną uczestnicy wyjazdu swoimi wrażeniami. Odwiedzili różne miejsca w Rumunii, no i też wysnuli taki wniosek, że w Łukowie jest o wiele lepiej jak w Rumunii. Mamy lepsze drogi przede wszystkim, gdzie jak to określić. Czyli uczniowie, że tam dziura na dziurze i tak wyglądają właśnie drogi w Rumunii, ale to, co też podkreślali, że są tam bardzo życzliwi ludzie. Po wakacjach uczniowie z dwójki nadal będą realizować międzynarodowy projekt Erasmus+. Będą też wyjeżdżać na kolejne spotkania z zagranicznymi partnerami. Jesienią wszyscy mają spotkać się na Litwie.